Sylwia, spotykamy się na premierze filmu 365 dni. Jakie ty masz oczekiwania od tego obrazu? Wiesz co, ja znam Blankę osobiście i wiem, jaka jest wymagająca i wiem, ile sobie po tym filmie obiecywała. No więc wydaje mi się, że możemy mieć duże wymagania. Wiesz, no mam nadzieję, że ten film mnie zaskoczy. Takiego filmu jeszcze w Polsce nie było. Mam nadzieję, że Polska jest na taki film gotowa. Ostatnio rozmawiałam właśnie na ten temat, że mam nadzieję, że Polacy są gotowi na ten film, ale rozmawiałam z moimi przyjaciółmi. No i duże grono osób się wybiera. Czyli rozumiem, że książkę również znasz, skoro znasz Blankę Lipińską, nie. Więc musiałaś. Ja już przepraszałam za to Blankę milion razy. Ja książki Blanki nie czytałam. Mamy wszystkie części w domu, więc dołączyliśmy jakby do grona odbiorców statystycznych, ale nie przeczytaliśmy tej książki. Przepraszam cię, Blanka. Jakie filmy prywatnie lubi Sylwia Bomba? Bo to mnie bardzo ciekawi. Jaki jest swój ulubiony gatunek, może nawet ulubiony tytuł? Wiesz co, ja ci powiem. Mój ukochany w ogóle film, który ja mogę oglądać w ogóle setny raz, jest Między słowami. Dokładnie tak, ja lubię takie filmy, które nie do końca wszystko zdradzają, wiesz, to zakończenie. Ja potem w internecie siedziałam i wyszukiwałam, co on jej na końcu nam wyszeptał do tego ucha. Ja w ogóle jestem po szkole filmowej w Łodzi, więc wiesz, nie jestem takim odbiorcą, który tak naiwnie jakby patrzy na film. Jestem wymagającym odbiorcą. Przez lata chodziłam na Kamerimicz, tak samo na przeglądy filmowe. Więc wiesz, tutaj jakby film Blanki, mam nadzieję, że to będzie dobry kawałek rozrywkowego może filmu. Nie oczekuję po tym, nie wiadomo, jakichś ujęć i kadrów, chociaż widziałam już trailer i bardzo mi się podoba, ale mam nadzieję, że po prostu spędzę dobrze czas.